Dlaczego zające mają krótkie ogonki? Na bezdroża afrykańskie sawanny żyły sobie zwierzęta. Były to zamierzchłe czasy, kiedy to zwierzęta rządziły światem, a zające miały jeszcze piękne, puszyste ogonki, które wprawiały w zazdrość nawet wiewiórki. Wszystkie razem przyjaźniły się ze sobą. Żyło im się dobrze i dostatnie. Aż pewnego roku nastała straszna susza. Wyschły rzeki i małe jeziorka. Większość drzew i krzewów wyschła. Jak okiem sięgnąć, roztaczały się łane uschnięte trawy. Zwierzętom wiodło się coraz gorzej i gorzej. W końcu sędziwy, mądry słoń, który był wówczas królem, zdecydował się zwołać naradę. Na wielkie spotkanie udali się wszyscy mieszkańcy sawanny, wielkie żyrafy o długich szyjach, potężne hipopotami o tłustych brzuchach, zwinne antylopy i pędzące strusie. Nie zabrakło również poważnych kotów, lwów o gęstych grzywach i całych w kropki gepardów. Całe towarzystwo usadowiło się w cieniu starego ogromnego drzewa o nazwie Baobab. Drzewo to było najstarszym w okolicy i od wieków stanowiło miejsce spotkań zwierząt. Kochani, przemówił słoń, zebrałem was tutaj wszystkich razem, żeby znaleźć rozwiązanie naszych problemów. Czasy nadeszły ciężkie. Straszna susza nęka nas zbyt długo. Jeżeli sami nie znajdziemy wody, wkrótce wszyscy zginiemy. Zwierzęta słuchały uważnie, przytakując swojemu królowi. Wiedziały, że jeżeli nie zjednoczą się i nie pomogą sobie nawzajem, nie przetrwają. Wtedy odezwał się wielbłąd. Ale jak znajdziemy wodę? Przecież deszcz nie padał już od tak dawna. Ale stary, mądry słoń znał odpowiedź na to pytanie. Drogi przyjacielu wielbłądzie, wiem, że masz spory zapas wody w swym garbie, więc nie musisz wiedzieć o jej braku zbyt wiele. Woda nie tylko spada z nieba, jest jej też mnóstwo pod ziemią. Na to odezwał się suseł. Czy to znaczy, że jeżeli ja i moi bracia wykopiemy głębokie norki, zapewnimy wodę dla wszystkich? Słoń uśmiechnął się. Był dumny ze swoich małych poddanych. Mój dzielny suśle, odparł. Sami nie dacie rady. Wasze łapki są zbyt małe. Ale razem osiągniemy wyznaczony cel. Wykopiemy wielki staw. Wszyscy chętnie przystali na ten pomysł. Wszyscy oprócz zająca. Zając, jako najbardziej leniwy, zdecydował się, nie będzie pomagał swoim przyjaciołom. Ja nie zamierzam brudzić mojego futerka. Wykrzyknął i opuścił zebranie. Pozostałe zwierzęta rozpoczęły pracę. Kopały dzień i noc. Każdy miał wyznaczoną zmianę. I dzięki ich współpracy powstał wielki, wspaniały staw, z którego wszyscy byli dumni. Zając był przekonany, że zwierzętom nigdy nie uda się razem wykopać sadzawki. Był więc zły, kiedy dowiedział się, że jednak wspólnie osiągnęli swój cel. Postanowił więc wybrać się nad wodę i zobaczyć ich osiągnięcie. Podkradł się ostrożnie, rozejrzał we wszystkie strony,
Stwierdził z zadowoleniem, że nikogo tam nie ma. Zanurzył więc zbań i nabrał dużo świeżej wody. Kiedy miał już odejść, wpadł na następny szalony pomysł. Rozejrzał się jeszcze raz i szybko dał nura do sadzawki. Umęczony suszą i opałem, pluskał się w wodzie z rozkoszą. Umył dokładnie zapiaszczone futerko oraz swój piękny, długi ogon. Zmącił i zabrudził całą wodę. Nie przyjmował się tym jednak. Z chytrym uśmieszkiem czmychnął, zanim wróciły zwierzęta. Pod wieczór wszyscy, jak zwykle, zebrali się przy wodopoju. Przeraził ich widok, który zobaczyli. Zamiast czystej, klarownej wody, ich oczom ukazał się muł i brud. Długo zastanawiali się, co się stało. Po pewnym czasie wszyscy doszli do wniosku, że to sprawka sprytnego zająca. Postanowili więc wyznaczyć na wartowników największe silne zwierzęta, aby broniły dostępu do stawu. Najpierw na stróża wybrano hienę. Przejęta swoją rolą, hiena czujnie obserwowała brzeg, przechadzając się w te i z powrotem. Około południa na horyzoncie pojawił się zając. Niósł na ramieniu wielki dzban i ręcznik do ususzenia futerka. Szedł śmiało, kiedy nagle zobaczył hienę chodzącą wokół sadzawki. Zatrzymał się prawie w miejscu i dał susa w najbliższe krzaczki. Chwilkę obserwował stamtąd hienę, zastanawiając się, co w takiej sytuacji zrobić. Wpadł wreszcie na pewien pomysł. Wrócił szybko do domu i zabrał ze sobą dzban miodu. Kiedy zbliżył się do wody, hiena zagroziła mu drogę. Obnażyła wielki biały kły i wysyczała: uciekaj stąd, podły zającu. Zając nieśmiało wysunął się do przodu. Ależ hienko, przyniosłem ci prezent. Coś na pokrzepienie, trochę miodu. Hiena nigdy nie jadła tego smakołyku. Po krótkim namyśle usiadła, wsadziła łapkę w miód i z mlaskiem oblizała. Zachwycona smakiem szybko zapomniała o całym świecie. Rozsiadła się wygodnie i delektowała przy smakiem. W tym czasie zając znów podkradł się do wody. Nabrał cały dzban na wieczór, potem wskoczył do środka i pluskał się dobrą godzinę. Pozostawiwszy po sobie totalny bałagan, czmychnął do domu. Kiedy zwierzęta wieczorem udały się do wodopoju, zastały staw całkowicie zabrudzony. Zdecydowały więc, że hiena nie nadaje się na stróża i trzeba znaleźć kogoś innego. Przez następne dni wielu ochotników próbowało, ale zając ciągle był sprytniejszy. Aż w końcu zgłosił się lew. Ja ostatecznie rozwiążę ten problem. Załatwię tego zwierzaka jednym kłapnięciem zębów. Rankiem zając zbliżył się do lwa, drzemiącego w cieniu drzewa. Lew zerwał się na cztery łapy i już chciał go pożreć, kiedy ten zagadał. Ależ kolego, ja tylko chciałem pogadać. Jestem świetnym fryzjerem. Sprawię ci super fryzurę. Będziesz wyglądał jak prawdziwy Masaj. Próżny lew chętnie na to przystał. Rozłożył się wygodnie i zapadł w drzemkę. Zając tymczasem skoczył mu na plecy i zaczął splatać warkociki. W każdy z nich wplutł małą gałązkę. Kiedy skończył, nabrał wodę, wskoczył do jeziora i zaczął się chlapać. Głośny plusk wody ubudził lwa, który próbował zerwać się, ale nie mógł, bo trzymały go gałęzie. Szarpał się więc i ryczał,
podczas kiedy zając pluskał się swawolnie. Kiedy skończył, ukłonił się lwu i poszedł do domu. Jak na son, 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 son mam. Wieczorem zwierzęta były już zupełnie zrezygnowane. Kiedy cała nadzieja wygasła, z tłum wyłonił się mały, pomarszczony ze starości żółw. Ja pokonam zająca sprytem i metodą. Zwierzęta śmiały się do rozpuku. Jak ty, taki mizerny i twardogłowy, możesz coś zdziałać, wysyczała żyrafa. Żółw uśmiechnął się tylko i pożegnał ze wszystkimi. Kiedy wszyscy już spali, wskoczył do jeziora z ostrym nożem i ukrył się głęboko pod powierzchnią wody. Następnego dnia około południa pojawił się zając. Jakiś był szczęśliwy, że wygrał. Nikogo nie ma, nikogo nie ma, nucił sobie pod nosem. Zaczerpnął wody, odstawił zbań i skoczył do stawu. Pływał sobie chwilkę, kiedy nagle żółw zaatakował. Podpłynął, złapał zająca za jego ukochany puszysty ogonek i trach jednym cięciem odciął dumę zwierzaka. Była to dla zająca dotykliwa kara, która zmieniła jego życie nieodwracalnie. Powlókł się do domu z obciętym ogonem i odtąd próbował pomagać zwierzętom. Zrozumiał, że nie wolno być samolubnym, razem można więcej osiągnąć. Od tego czasu wszystkie zające mają krótkie, jakby odcięte, ogonki. Lord, you are the one who knows.